Hej, witajcie w nowym filmie. Sam nie lubię pająków i niedawno znalazłem w mojej sypialni dość dużego. Właściwie zacząłem się zastanawiać, czy inni ludzie kiedykolwiek spotkali w swoich domach przerażające zwierzęta? Poszukałem trochę i znalazłem 10 zwierząt, które są naprawdę przerażające i których z pewnością nie chciałbym spotkać w swoim domu. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. We wrześniu 2019 roku para z Kalifornii była zszokowana, gdy nagle znaleźli w swoim salonie pumę. Początkowo myśleli, że to pies, ale wkrótce potem zorientowali się, że to wielka puma. Na szczęście istnieje niewielka szansa, że puma rzeczywiście będzie chciała zaatakować człowieka. Te zwierzęta wolą nas unikać, więc kiedy puma zobaczyła mężczyznę, prawdopodobnie przestraszyła się i próbowała uciec. Puma uciekła i weszła do łazienki na drugim piętrze, a para szybko zamknęła za nią drzwi. Potem wezwała pogotowie dla zwierząt, aby wyprowadzić pumę z domu. Ratownicy wybili okno łazienki z dachu i walili w drzwi łazienki, żeby wypędzić zwierzę. To zadziałało i pumie na szczęście nic się nie stało i ostatecznie udało jej się wrócić na wolność. Numer 9. Sowy na ogół nie są przerażającymi, ale bardzo pięknymi zwierzętami, które kochają życie nocne. W czerwcu 2014 roku mężczyzna o imieniu Colton Wright natknął się na sowę w swojej kuchni, gdy chciał się napić. W końcu decyduje się złapać za mopa i za jego pomocą wypuścić sowę przez okno. Moment, w którym sowa się na ciebie gapi, może być dość przerażający, ale na szczęście udaje mu się bezpiecznie wypuścić sowę z domu. Sowy mogą nie być takie straszne, ale jeśli jakaś lata w twoim domu w sposób niekontrolowany, nie wiesz, co może się stać. Numer 8. Prawdopodobnie słyszeliście historię o wężach znalezionych w domach. To działo się na całym świecie. W niektórych przypadkach znaleziono nawet zawinięte węże w toaletach. Następna historia wydarzyła się w 2016 roku, kiedy to Australijka znalazła w swojej sypialni 5-metrowego pytona. Obudziła się, kiedy nagle zobaczyła gigantycznego węża zwisającego na barierce jej łóżka. Natychmiast wezwała kogoś, by usunął węża i przetransportował go w lepsze, bezpieczniejsze miejsce. Ale jest o wiele więcej przypadków, w których ludzie znaleźli węże w swoich domach. Na przykład w styczniu 2020 roku w łazience w domu w Wirral, małym półwyspie z północno-zachodniej Anglii, znaleziono 6-metrowego boa dusiciela. Wąż był zawinięty w wannie i rozciągał się aż do umywalki. Nikt nie miał pojęcia, skąd się wziął, ale też został złapany i bezpiecznie wypuszczony. Numer 7. Teraz sam nie lubię, gdy znajduję pająka w swoim domu. Ale jeśli mieszkasz w Australii, jest szansa, że spotkasz ogromnego pająka Huntsmana. Ten pająk jest jednym z największych gatunków pająków na świecie i może osiągać około 30 cm długości. Para z Queensland w Australii wracała z przyjęcia, kiedy zobaczyła ogromnego pająka siedzącego na oknie ich domu. Chociaż te pająki na początku nie są zbyt niebezpieczne, mogą cię ugryźć, jeśli poczują się zagrożone. Ugryzienie może również powodować obrzęk i nudności, więc lepiej trzymać się z dala od tego typu pająków. Para ma również kota, ale kot najwyraźniej myślał, że pająk jest tak przerażający, dlatego się schował. Co byście zrobili, gdybyście spotkali tak dużego pająka? Dajcie znać w komentarzach. Numer 6. W maju 2019 roku starsza kobieta z Florydy w USA usłyszała dziwny dźwięk dochodzący z kuchni. Właśnie się obudziła i postanowiła rzucić okiem. Kiedy dotarła do kuchni, stanęła twarzą w twarz z wielkim aligatorem o długości około 3,3 metra. Aligator wybił okno, a także rozbił duży szklany stół i kilka butelek wina. Kobieta powiedziała, że nie jest taka przestraszona i wezwała pogotowie dla zwierząt, aby zabrali zwierzę. W międzyczasie siedziała przed komputerem grając w gry, żeby móc się uspokoić do przybycia policji. Aligatory są częściej spotykane na Florydzie w domach ludzi, ale we wrześniu 2017 roku w salonie domu w Teksasie znaleziono również ogromnego krokodyla o długości około 3 metrów. Na tym zdjęciu widzimy aligatora próbującego włamać się do czyjegoś domu na Florydzie. Numer 5. Kangury to torbacze występujące głównie w Australii i Nowej Gwinei na terenach trawiastych, które są dla nich idealne do życia. Jednak w styczniu 2017 roku ukazał się film przedstawiający dużego kangura próbującego wejść do domu. Oh, go crap.
Brytyjka i jej dwoje dzieci mieszkały gdzieś na przedmieściach w Australii i zszokowali się. W tym filmie mówi, że kangur musi przestać, bo w przeciwnym razie wybije okno. Wygląda na to, że kangur kilkakrotnie w nie walił, aby je rozbić, ale powód, dla którego kangur to zrobił, jest niejasny. Może pachniało jedzeniem. Albo zobaczył swoje odbicie i to spowodowało jego atak. W jeszcze innym filmie kangur również stoi przed oknem właściciela domu. Przerażające w tym filmie jest to, jak muskularne i jak duże są pazury zwierzęcia. Kangury mogą być dość niebezpiecznymi zwierzętami i powinniście zostawić je w spokoju. Możesz sobie tylko wyobrazić, jak mocne jest kopnięcie kangura. Numer 4. Jaszczurki żyją w zasadzie na całym świecie i jest wiele różnych gatunków. Jednak największą jaszczurką jest waran z Komodo, który może dorastać do 3 metrów długości. W czerwcu 2016 roku przed frontowymi drzwiami tajskiego mężczyzny znaleziono gigantyczną jaszczurkę. Łącznie z ogonem ta jaszczurka była wielkości przeciętnej osoby, co sprawia, że jest dość przerażająca. Jak widać na tym zdjęciu, jego żona i pies patrzą przez drzwi. W Tajlandii jaszczurka jest również postrzegana jako oznaka szczęścia. W jeszcze innym przypadku kamera sfotografowała 1,5-metrową jaszczurkę przyczepioną do ściany domu w Turgona, małym miasteczku w Australii. Niektóre jaszczurki mogą być potencjalnie trujące i dość agresywne, więc zdecydowanie nie chcecie ich spotkać w swoim domu. Numer 3. Oczywiście na tej liście nie mogło zabraknąć niedźwiedzi. Zwierzęta te czasami gubią się i trafiają do zamieszkałych obszarów, w których żyją ludzie. W czerwcu 2017 roku kamerą zarejestrowano niedźwiedzia, któremu udało się wejść do domu rodziny w amerykańskim stanie Colorado, a nawet wydaje się, że gra na pianinie. Potem niedźwiedź poszedł do kuchni i sypialni i przewrócił kilka rzeczy. Szalone jest to, że niedźwiedź Grizzly wcale nie był zszokowany dźwiękiem fortepianu. Wystarczy spojrzeć. Kiedy właściciele domu wrócili, początkowo myśleli, że zostali obrabowani, ale kiedy spojrzeli na obszar z kamery, byli zdumieni, że to tylko niedźwiedź. Kolejne spotkanie z niedźwiedziem miało miejsce w czerwcu 2017 roku, kiedy kobieta chciała zaparkować samochód w swoim garażu i nagle olbrzymi niedźwiedź zjawił się znikąd. W końcu niedźwiedź odpuścił, ale przeżycie czegoś takiego jest dość przerażające, ponieważ niedźwiedzie mogą być dość niebezpieczne. Numer 2. Teraz nietoperze są dość strasznymi zwierzętami, których na szczęście nie widujemy tak często, ponieważ uwielbiają chować się w jaskiniach i zwykle są aktywne w nocy. Wiele nietoperzy przenosi również bakterie i wirusy, które mogą być szkodliwe dla ludzi. Ale czy wiesz, że nietoperze również mogą stać się bardzo duże? Są one również nazywane latającymi psami lub pteropusami i występują głównie w obszarach tropikalnych. Następne zdjęcie, które znalazłem, przedstawia australijskiego właściciela domu, który obudził się rano i zobaczył ogromnego nietoperza zwisającego z jego domu. A na tym zdjęciu, które zostało zrobione gdzieś na Filipinach, widzimy jeszcze większego. To dość przerażające, że istnieją tak duże zwierzęta. Czy kiedykolwiek je widzieliście? Numer 1. Kiedy właściciele domu z indonezyjskiej wyspy Bali zobaczyli to dziwne stworzenie zwisające z sufitu, myśleli, że znaleźli się w innym świecie. Stworzenie ma ogromne macki i przyczepiło się do zasłony. Ponieważ wideo zostało opublikowane w internecie, wkrótce stało się jasne, że jest to Creatonotus gangis. Rodzaj ćmy lub motyla, który występuje głównie w Azji południowo-wschodniej i północnej Australii. Przeźroczyste macki bestii to gruczoły zapachowe, które wydzielają feromony. Nie jest to więc obca istota, ale jeśli o tym nie wiesz i spotkasz tego owadla po raz pierwszy, wystraszy cię on na śmierć. Na szczęście te przerażające owady istnieją tylko w niektórych częściach świata, ponieważ naprawdę nie chcesz się z nimi spotkać w swoim domu. Czy kiedykolwiek spotkaliście w swoim domu coś strasznego? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej nagranych przeze mnie filmów, kliknij jeden na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.